prezes największej partii opozycyjnej Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński. Panie prezesie, zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, pozwólcie mi coś powiedzieć. Jestem bardzo wdzięczny, ale chciałem kilka słów przed tym, zanim zacznę odpowiadać na pytania. Jeśli oczywiście Państwo będą mieli takie pytania, skierować do zgromadzonych, podziękować za to, że Państwo byli tutaj łaskawi przyjść. Może zacznę od tego, od czego zaczął pan starosta. Jesteśmy w szczególnym miejscu w Domu Katolickim. Jesteśmy, można powiedzieć, na terenie kościoła, tego kościoła rozumianego w sensu stricto, jako pewna instytucja, bo przecież wszyscy wierząc jesteśmy kościołem. Jeżeli myślimy o kościele, to myślimy jednocześnie o tradycji, o związku Polski, Polaków z kościołem, z nauką kościoła, z katolicyzmem. Polska opierała się i musi się opierać o tradycję. Nie ma takiego narodu, który może funkcjonować poza historią, bez pamięci. Jeżeli ją traci, traci także przymioty narodu. Staje się jakąś grupią, plemieniem, ale w każdym razie na pewno nie jest narodem. Ta wartość tradycji jest szczególnie istotna wtedy, kiedy odnosimy ją do państwa. Musicie pamiętać, państwo, tutaj to słowo ma dwa znaczenia, więc będę je powtarzał, że państwo właśnie to państwo w znaczeniu aparatu państwowego, władzy, jest nie tylko pewną organizacją, ale jest i musi być pewną jakością moralną. Nie ma państwa bez wartości, nie ma dobrze funkcjonującego państwa bez wartości, bez pewnych zasad, bez właśnie tradycji, korzeni. Dlaczego o tym, proszę Państwa, mówię? Dziękuję. Dlaczego o tym mówię? Nie tylko dlatego, że jesteśmy w szczególnym historycznym miejscu. Wszystkim dlatego, że jeżeli spojrzymy na współczesną Polskę, na naszą rzeczywistość, jeżeli będę chciał wypełnić tutaj jakieś oczekiwania, które sformułował pan starosta i odpowiem jakoś na pytanie odnoszące się do dzisiejszej rzeczywistości, do tego, czym się dzisiaj zajmujemy, czym się dzisiaj interesujemy, to trzeba się odwołać do kwestii polskiego państwa. Kwestii polskiego państwa, tego, które zaczęło się organizować jakby na nowo po roku 89, ale które nigdy nie było od fundamentów na nowo budowane, więc w wielkiej mierze jest kontynuacją tamtego peruskiego państwa i które to państwo nie jest w stanie wypełnić dzisiaj swoich obowiązków. I to jest ten nasz problem numer jeden. To jest problem numer jeden, który można dostrzec, jeżeli tylko poddaje się rzeczywistość jakiejś analizie, we wszystkich właściwie poważnych zagadnieniach, które są dzisiaj, jak to się mówi, na tapecie, ale także tych, o których się dzisiaj tak często nie mówi, bo jeśli w bardzo wielu dziedzinach naszego życia dostrzegamy mankamenty i to mankamenty bardzo daleko idące, to droga do ich naprawy, droga do pozytywnej zmiany w gruncie rzeczy zawsze prowadzi do państwa, do pytania o to, jak funkcjonuje polskie państwo. Zajmę się na chwilę, bo to jest sprawa aktualna przez wszystkich w tej chwili znana, wszystkim znana sprawa euro. Ale nie mówię oczywiście o wynikach sportowych. Bo sport to jest sport. Ja tutaj nie będę komentował wyników drużyny. Mogłoby w polskim państwie być bardzo dobrze, a drużyna by mogła być słaba, bo to różnie z tym bywa.
Chodzi o to wszystko, na co liczono i co zapowiadano w związku z euro. Bo pomysł na euro, a przypomnę, że to był przecież pomysł naszego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości, to był pomysł nie tylko na przeprowadzenie w Polsce w końcu wielkiej imprezy międzynarodowej, bo takich imprez w Polsce nie ma, a Polska powinna uczestniczyć w tym światowym obiegu wielkich imprez. To był pomysł także na danie dodatkowej motywacji, dodatkowej energii tym wszystkim przedsięwzięciom, które i tak były planowane w związku z tym, że mamy środki europejskie, ale pomysł na pewnego rodzaju przyspieszenie realizacji różnych przedsięwzięć, w szczególności infrastrukturalnych. Myśmy we wrześniu roku 2007, jeszcze będąc przy władzy, stworzyli plan. Plan na okres do euro. On obejmował budowę 3200 km dróg szybkiego ruchu i autostrad. Różne inne rzeczy, ale to może jest najważniejsze. Kiedy do władzy bardzo krótko później doszedł Donald Tusk, doszła Platforma Obywatelska, to skrytykowała ten plan jako zbyt mało aktywny. Określiła go nawet jako plan tchórzliwych polityków. To tylko tchórzliwi politycy mogli tak mało. I podwyższyła go do 4000 km. No, po chwili, bo to tylko pół roku trwało, troszkę otrzeźwiała i zmniejszyła go znów do 3. Później, już przy końcu 2010, na przełomie 2010-2011 roku, zmniejszyła go już tylko do 1700. Czyli okazało się, że nie byliśmy tacy tchórzliwi. No a ile z tego wykonano? Otóż nawet licząc te odcinki tymczasowo oddane do ruchu, 600 km. Czyli 1/3 tego ostatniego planu. A jeśli wziąć te 4000, no to niewiele więcej niż 1/7. Można mówić tutaj o całkowitym niepowodzeniu. I teraz jest takie pytanie, dlaczego tak się stało? Dlaczego stadiony wybudowane, ale są kłopoty z płatnościami? To bardzo poważne demonstrują w tej chwili ci oszukani przed Sejmem. Dlaczego są kłopoty także z płatnościami za autostrady? Też są przecież demonstracje z tym związane. Dlaczego to wszystko idzie tak strasznie wolno? Dlaczego ciągle wychodzą na jaw jakieś nowe złe wydarzenia z tym związane? A tu kruszywo nie takie, a to jest bardzo ważne dla autostrady, bo jak jest złe kruszywo, to ona się zacznie bardzo szybko zużywać albo zgoła pękać czy zawalać. I tak dalej, i tak dalej. Przecież budowa autostrad i to w kraju tak równinnym jak Polska, to nie jest żadne wielkie, trudne zadanie. To w Chorwacji, malutkiej Chorwacji, 4,5 miliona ludzi, wybudowano autostrady przez wysokie góry, z tunelami bardzo długimi, mostami na bardzo wysokich filarach i tak dalej i tym podobnie. No i dano radę. A u nas jest taki kłopot. Otóż, szanowni państwo, to jest właśnie kwestia, o której mówiłem. To jest kwestia skrajnej niesprawności państwa, niesprawności przy obecnej władzy Platformy Obywatelskiej, jakoś chyba troszkę wpisywanej, można powiedzieć, w rachunek. Bo to państwo było i musiało być niesprawne. Sprawne państwo w Polsce by trzeba było budować po 1989 roku, można powiedzieć, od początku. Ale tego przecież nie uczyniono. I to państwo niesprawne zostało poddane w latach 2005-2007 próbie naprawy, która miała przebiegać według pewnego porządku, przy czym na samym początku tej próby naprawy była walka z korupcją. No bo bez walki z korupcją tutaj nic zmienić się nie da. To jest ta najcięższa choroba, która rozbija państwo, rozbija samorządy, rozbija wszystko. Która powoduje, że wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia większe, zbiorowe się nie udają. Że nic tego rodzaju w ciągu tych przeszło 20 lat nie udało się zrobić. Że wiele planów prywatnych, planów indywidualnych, pojedynczych ludzi, czy jakichś niewielkich grup się udało. Że wielu ludzi jakoś się zdołało w tym wszystkim ustawić. Natomiast tam, gdzie trzeba wybudować drogi, budować mieszkania, inwestycje hydrologiczne, różne inne wielkie inwestycje, zorganizować armię i tak dalej, tam się nie udało w gruncie rzeczy nic. Otóż, co zrobiła ta nowa władza? Władza Platformy Obywatelskiej. Ona ten program walki z korupcją, przywracania w Polsce elementarnego porządku całkowicie zdezawuowała.
Była wielka kampania jeszcze w czasie naszej władzy. Kampania, której kłamliwy charakter wychodzi ciągle na jaw. Teraz ostatnio wyrok w sprawie Kamińskiego jest nowym przykładem tego, jak była to kłamliwa kampania. Otóż wielka kampania, której sens był taki. Przywracanie porządku, walka z korupcją to jest nadużycie, to jest zbrodnia. To jest coś, co w żadnym razie nie powinno być podejmowane. Ci, którzy to podejmują, to są wrogowie społeczeństwa. Trzeba z nimi walczyć. To są źli ludzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, jak zrozumieli to ci wszyscy, którzy przedtem już zajmowali się korupcją i na niej często się dorabiali? No, zrozumieli to bardzo prosto. Teraz znów korupcja jest dopuszczalna i ona rzeczywiście zaczęła znów Polskę całkowicie niszczyć. Jeżeli dzisiaj budujemy, proszę Państwa, autostrady na takiej zasadzie, że jedna firma dostaje zlecenie, ona zleca to kolejnej firmie, ta jeszcze trzecia, ta czwarta, jak gdzieś tam na samym dole ten wykonawca, któremu się w końcu nie płaci, znaczy to przedsiębiorstwo, które realnie rzeczywiście buduje, no to jest, proszę Państwa, właśnie ten system. Po drodze pieniądze znikają. Są przecież duże firmy, które dostały po 900 milionów złotych i nagle zbankrutowały, nagle wszystko gdzieś wypalowało. I to jest, proszę Państwa, istota sprawy. Bez zmiany tego systemu, bez zmiany tego, co dzisiaj można zobaczyć już, jeżeli tylko ktoś chce patrzeć, dosłownie na rynku, dosłownie z jasnością taką, jak na ekranie bardzo dobrego komputera. Bez zmiany tej sytuacji my niczego w naszym kraju nie osiągniemy. Niczego nie osiągniemy w tym sensie, że będziemy za nie bardzo wielkie pieniądze, przypominam, te pieniądze mamy w tej chwili w ogromnej mierze z zewnątrz, ale one się będą kończyć, wykonywali 10, 20, co najwyżej 30% tego, co by można było za te pieniądze zrobić i to jeszcze w tempie dużo, dużo mniejszym niż to, które można by osiągnąć. I tylko i wyłącznie zmiana tego stanu rzeczy, zmiana stanu rzeczy poprzez naprawę państwa, poprzez odwołanie się do wartości, poprzez przywrócenie normalnych mechanizmów demokratycznych, kontroli demokratycznej, kontroli przez media, bo dzisiaj mamy przecież propagandę sukcesu jak Zagierka na stronie. I to, którą telewizję nie otworzyć z powszechnie dostępnych, to wszędzie jest w gruncie rzeczy to samo. Bez zmiany całej tej sytuacji my po prostu nie jesteśmy w stanie odnieść sukcesu jako naród, odnieść sukcesu jako społeczeństwo. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zredukować, a w końcu zlikwidować tej różnicy, która nas dzieli od państw, od nas w tej chwili dużo zamożniejszych i dużo zasobniejszych. Bo pamiętajcie Państwo, że co innego zamożność, czyli ten dochód coroczny, i to dużo łatwiej nadrodzić, bić, a co innego zasobność, czyli ten majątek zgromadzony. Tutaj dogonić tych bogatszych od nas jest nieporównanie trudniej, no bo porównajcie Państwo dwie rodziny. Jedna ma się dobrze od 40 lat czy 50, a druga nawet nie gorzej, a nawet więcej zarabia od 4. Która z nich ma więcej? Oczywiście ta, która od 10 lat jest zamożna. No to jest taka sytuacja też między państwami. I na rozsądnych zasadach, jak to w wielu krajach europejskich jest stosowane, doprowadzić do tego, żeby 6% PKB, w tej chwili nawet 4% się nie wydaje, było na służbę zdrowia, chociaż od razu mówię, że to będzie związane z podwyższeniem składek, bo inaczej się tego zrobić nie da, i doprowadzić do tego, żeby ta służba zdrowia, która potrzebuje około 100 miliardów złotych rocznie, a ma około 60, żeby ta służba zdrowia mogła tak działać, aby ochrona zdrowia w Polsce była czymś rzeczywiście dla ludzi dostępnym. To zresztą jest pytanie, sięgając do zupełnie innej dziedziny, odnoszące się do lasów państwowych, bo przecież tu też są różnego rodzaju plany prywatyzacyjne. To jest pytanie odnoszące się do całokształtu polskiego życia publicznego, ale przede wszystkim życia społecznego. Nie tak dawno pewien politolog skądinąd bardzo odległy od Prawa i Sprawiedliwości, no chyba można go uznać za jednego z naszych zdecydowanych przeciwników, krytyków, opisywał tą grupę społeczną, która stanowi dzisiaj główne zaplecze tej władzy. Otóż cechy tej grupy to przede wszystkim
całkowita koncentracja na sobie i tylko najbliższej rodzinie i zupełna obojętność na wszystko, co jest poza tym. To znaczy brak jakiejkolwiek postawy wspólnotowej, prospołecznej, nie mówiąc już o narodowej. Otóż można oczywiście zbudować życie społeczne na takich zasadach. To nawet ma swoją nazwę. To będą zasady darwinizmu społecznego. Tylko, że tego rodzaju konstrukcja społeczna nie będzie efektywna pod żadnym względem i z całą pewnością doprowadzi do ogromnego kryzysu, a także do wielkiej polskiej przegranej. Narody szczęśliwsze od nas, te na zachód od naszych granic, można powiedzieć, potrafiły swoją historię wygrać. I mimo różnych perturbacji, wojen, dzisiaj, choć bywa to zagrożone, żyją na bardzo wysokim poziomie. Narody naszej części Europy mogą wejść i po części weszły na tą samą drogę, na tą drogę, żeby owo wyrównanie z państwami na zachód od naszych granic uzyskać. Otóż ja mogę powiedzieć jedno z całą pewnością. My tą metodą, która tkwi w świadomości zaplecza Platformy Obywatelskiej, która jest dzisiaj nie wprost, bo trudno, żeby Donald Tusk przyszedł i powiedział, nic mnie nie obchodzi, niech sobie każdy daje sam radę, a w ogóle wszystko inne się nie liczy, ale w istocie ta polityka jest dzisiaj realizowana. I prowadzi ona, proszę Państwa, nie do tego, żebyśmy mogli pewnego dnia, a jeśli nie my, tu mówię o swoim pokoleniu, to w każdym razie pokolenie dzieci powiedzieć, żyjemy nie gorzej niż w Niemczech, nie gorzej niż we Francji, tylko do tego, żebyśmy byli takim trwałym peryferium, miejscem, skąd czerpie się tanią siłę roboczą, miejscem, gdzie ciągle nie ma pracy, gdzie właściwie żadne problemy nie są rozwiązane, miejscem, z którego ludzie uciekają. Bo jak Państwo wiedzą, już uciekają, już prawie 2 miliony Polaków, czy 1,5 miliona Polaków z Polski uciekło i niestety tych zapowiadanych powrotów, tych powrotów, o których mówił Donald Tusk, nie ma. Tak jak zresztą nie ma niemalże niczego spośród tego, co zapowiadał i dzięki czemu, dzięki tym zapowiedziom można powiedzieć, wygrał wybory. W związku z tym jest wielki czas na to, żeby Polacy, ci Polacy, którzy chcą sukcesu swojej ojczyzny i chcą własnego sukcesu, bo to nie są rzeczy przeciwstawne, ale właśnie trzeba je ze sobą łączyć, się zastanowili. Zastanowili się nad tym, czy tą władzę warto popierać. Czy warto się nabierać na tą niebywałą po prostu propagandę. Propagandę sukcesu, którą jak teraz się otworzy telewizję i ktoś pamięta czasy Gierka, to przyzna, że przebito Szczepańskiego. Czy warto się na to nabierać? Czy warto się nabierać na ten teatr? Na te gry w piłkę, ale nie mówię euro, tylko premierze, który się tak bardzo w to angażuje? Czy też, proszę Państwa, warto jednak powrócić do tej próby naprawy Rzeczypospolitej, którą myśmy podjęli? Bo te 2 lata rządów, często dramatycznych, nie bez kłopotów, nie bez trudności, a nawet nie bez błędów, ale to jednak była próba naprawy Rzeczypospolitej. To była próba po pierwsze walki z tą najcięższą chorobą, o której mówiłem, czyli korupcją. To było odrzucenie polityki transakcyjnej. To nawet nasi krytycy to uznawali, że myśmy politykę transakcyjną odrzucili, że mieliśmy swoje plany, że chcieliśmy Polskę w sposób zaplanowany zmieniać, że mieliśmy zaplanowaną politykę gospodarczą. I to był jednocześnie czas także naszych sukcesów. Proszę pamiętać, że było dobre bardzo tempo rozwoju, było 1 300 000 nowych miejsc pracy, było dobrze właściwie pod każdym względem, łącznie z sytuacją w finansach publicznych, o jakikolwiek wskaźnik by się nie spytać. To, co było złe, to było w telewizji. Było nieustanne atakowanie tego rządu w telewizji, w mediach i ten atak tworzył wrażenie, że jest źle,
że jest źle, bo bardzo wielu ludzi i w Polsce, i na świecie nie bardzo potrafi uzgodnić to, co widzi w telewizji, z tym, co jest naprawdę. Jak w telewizji źle, znaczy, że źle, bo powstaje takie napięcie. A naprawdę, ja jeszcze odwołam się choćby do jednej dziedziny, do rolnictwa. No, za naszych czasów ten strumień środków skierowanych w stronę rolnictwa bardzo, ale to bardzo się powiększył. My zresztą ciągle o to walczymy. Teraz znów wystąpiłem do Tuska, żeby w końcu wziął się do roboty, zaczął walczyć o to, żeby wyrównano polskim rolnikom dopłaty, bo to, że one są... że one są mniejsze niż w wielu innych państwach, niż w zdecydowanej większości państw, to jest po prostu dyskryminacja polskich rolników i to, żeby było jasne, w prawach Unii Europejskiej nie ma żadnych podstaw, tam jest wręcz to bezpośrednio zakazane. A ostatnio minister rolnictwa Danii wyraźnie odpowiedziała na pytanie polskiego eurodeputowanego, pana marszałka Wojciechowskiego, że decyzje w tych sprawach będą podejmowane na poziomie premierów i prezydentów. Czyli krótko mówiąc, na najwyższym poziomie. Czyli w polskim wypadku to jest sprawa Donalda Tuska. I on, powołując się na prawo europejskie, ma pełne możliwości, żeby to załatwić. Tylko oczywiście musi wejść w pewne konflikty, no ale on najwyraźniej woli otrzymywać coraz to liczniejsze nagrody z Zachodu, ale w konflikty za to nie wchodzić. Bo jak ktoś dostaje, wchodzi w konflikty, to nie dostaje nagród. Powtarzam, jak ktoś wchodzi w konflikty, to nie dostaje nagród, a nawet mu się dostaje po głowie od różnych mediów europejskich, ale załatwia sprawę. A co jest dla nas ważne? Czy mieć premiera z nagrodami, skoro niektóre z nich mają takich patronów, że Polak ich przyjmować nie powinien, bo czy Polak powinien przyjąć nagrodę, której patronem jest człowiek, który mówił, że Polska musi być zlikwidowana jako państwo, że to jest państwo sezonowe, a właśnie ostatnio przyjął. A drugi pan, którego nagrodę przyjął, jeszcze ważniejszy, i ta nagroda ważniejsza, Szczeseman, to był przyjaciel Polski? Nie, to był zaciekły polski wróg. Też w gruncie rzeczy uważał, że Polska jest krajem sezonowym, chociaż może aż tak bardzo się to nie angażował. Krótko mówiąc, szanowni państwo, te nagrody są same przez się wątpliwe, ale przede wszystkim to naprawdę nie o nagrody, nie o ordery, czy o przyszłe stanowiska dla premiera powinno chodzić, tylko powinno chodzić o polskie interesy. To znaczy o interesy Polaków. I tutaj znów warto się odwoływać do tego przykładu z wsią, bo wieś po pierwsze jest niesłychanie ważna, jest w Polsce dyskryminowana, bo ma dużo niższe dochody niż w miastach. I do tego to jest coś takiego bardzo łatwego, gdzie można wyraźnie pokazać na liczbach, ci mają tyle, ci mają tyle. My mamy zdecydowanie mniej niż mieć powinniśmy. Krótko mówiąc, wracając do głównej myśli, którą tutaj już wyraziłem, warto się zastanowić. Warto się zastanowić, ale nie tylko nad tym, jaką podejmiemy decyzję sami, bo tu pewnie przynajmniej większość z państwa tą decyzję już jakoś w sercu ma i w umyśle, ale także nad tym, jak przekonywać innych. No bo my jesteśmy wobec takiego muru, muru, który tworzą media. Dzisiaj trzy główne telewizje działają no niemalże tak, jakby było wznowione biuro prasy i propagandy przy KCPZP. Czy innej postawy poszczególnych jednostek i tej ogromnej propagandy sukcesu, z którą dzisiaj się stykamy, która niekiedy przypomina lata 70., niekiedy wręcz bardzo przypomina lata 70., nie uciekniemy przed tym. Nie uciekniemy przed zagadnieniem podstawowym, jak przebudować polską rzeczywistość, polskie życie publiczne, polskie życie gospodarcze i polskie życie społeczne w ten sposób, żeby tą podstawową zdolność odzyskać. To jest zagadnienie w gruncie rzeczy bardzo skomplikowane. Oczywiście nie będę go tutaj szczegółowo omawiał, ale rzecz odnosi się także do postaw wielu spośród nas. Odnosi się do szerzącego się, w szczególności wśród warstw, którym się udało, wśród ludzi, którzy uzyskali wysoki poziom życia,
poglądu, iż w gruncie rzeczy nic co zbiorowe, nic co nie dotyczy mnie, nic co nie dotyczy moich najbliższych, nie jest ważne. I z tym poglądem łączy się inny, mianowicie pewne lekceważenie, żeby nawet nie użyć tutaj słowa pogarda, wobec tych, którym udało się mniej. To jest swego rodzaju wersja takiego, można powiedzieć, nie do końca chyba uświadomionego i nie do końca zwerbalizowanego darwinizmu społecznego. Otóż to jest postawa, bo trudno tutaj mówić o jakimś usystematyzowanym poglądzie, o niezwykle wręcz niszczącym z punktu widzenia życia społecznego, przepraszam, o niezwykle niszczących następstwach. Otóż to jest problem jeden. I dopiero kiedy uświadomimy sobie, że ten problem istnieje i będziemy zabiegać o zmianę tych postaw, możemy z nadzieją myśleć o rozwiązaniu kwestii innych, to znaczy kwestii też ogromnie ważnych, ale trudnych do rozwiązania, jeżeli nie nastąpi tutaj zmiana. To znaczy chodzi o wszystkie kwestie związane z przebudową państwa, z nową konstrukcją różnych jego działów, z doprowadzeniem go do stanu, użyję tutaj dość potocznego określenia, używalności. My mamy dzisiaj państwo, które tak bardzo nie odpowiada potrzebom, tak bardzo nie jest w stanie wykonywać swoich zadań, że można właśnie użyć takich właśnie słów. Ale nawet gdybyśmy te wszystkie problemy rozwiązywali, to stanie przed nami problem jeszcze inny. On właściwie już stoi, to stoi z całą ostrością. To znaczy problem naszej sytuacji międzynarodowej. To co najmniej w dwóch takich łatwych do opisania relacjach. Relacja pierwsza to jest relacja z naszymi silnymi, bardzo silnymi sąsiadami. Rosja, Niemcy. W tej chwili polityka, która jest uprawiana przez rządzących, to jest polityka klientystyczna. Polityka klientystyczna, polityka, która z jednej strony naprawdę nic nie daje, tylko prowadzi do takiego nieustannego licytowania polskich spraw w dół. Mówił o tego rodzaju polityce jeszcze Józef Piłsudski, że jest fatalna i można powiedzieć, że ona jest dzisiaj uprawiana w sposób no, skrajny, to znaczy można powiedzieć modelowy. I na kierunku wschodnim, i w kierunku zachodnim nieustannie demonstrujemy swoją niższość, swoją wręcz podległość, w zamian nie uzyskując nic, tylko można powiedzieć jeszcze dalej idące roszczenia ze strony naszych potężnych sąsiadów. No, ci z zachodu od czasu do czasu dają nagrody premierowi. Ci ze wschodu. Takich obyczajów nie mają. Wiadomo, uprawiają politykę twardszą. Uprawiają politykę twardszą i zamiast nagród są reprymendy przez telefon. Troszkę się z tego śmiejemy, ale proszę pamiętać, że to określa status Polski. To określa status Polski na tej najniższej półce. Państwa sklientyzowane. To jest wśród państw półka najniższa i taka, od której niedaleko już do procesów anihilacyjnych, jeżeli chodzi o państwo, o jego perspektywę. No a relacja druga, no to jest Unia Europejska. To jest obecna sytuacja w Unii Europejskiej, sytuacja, która na nieco innej płaszczyźnie i innymi metodami może doprowadzić w pewnym momencie do tego, że w Warszawie nie będzie decydowało się już zupełnie nic. Ale czy to oznacza, że to, co przedtem decydowało się w Warszawie, będzie się decydowało w jakichś organach ponadnarodowych, że my po prostu oddamy naszą suwerenność jakiejś wspólnocie, wspólnocie państw? Nie, proszę państwa. To będzie oznaczało, że decyzje będą zapadały w Berlinie. Bo już nie ma co prowadzić dłuższych wywodów. Będą przynajmniej dla tej części Europy zapadały w gruncie rzeczy tam.
To nie jest tak, że Niemcy i Polska znajdą się wobec takiej perspektywy, perspektywy sztucznej, wymuszonej, zupełnie nienaturalnej federalizacji Europy w tej samej sytuacji. Znajdą się w sytuacji całkowicie odmiennej, całkowicie innej, a szereg czynników, w tym właśnie niestety postawa poważnej części, w szczególności naszych elit, wielkiej części czy większości naszych elit będzie tym procesem w gruncie rzeczy anihilacyjnym bardzo, ale to bardzo sprzyjało. I możemy się, nie mówię tu może o moim pokoleniu, ale o pokoleniach nieco młodszych, obudzić w sytuacji, w której w gruncie rzeczy Polska będzie nazwą geograficzną i może jeszcze nazwą języka, który tutaj coraz bardziej degradowany będzie jednak funkcjonował. Ale ja przypomnę Państwu artykuł pewnego bardzo znanego publicysty, jednocześnie ekonomisty, pisującego w Gazecie Wyborczej. Otóż w jego przekonaniu za 2-3 pokolenia Polacy będą mówili polsko-angielskim slangiem, czyli polski będzie w gruncie rzeczy zanikał, ale będą szczęśliwi. Czyli będą takim szczęśliwym plemieniem, bo wraz z upadkiem języka jednocześnie upada kultura. Cały dorobek polskiej kultury będzie w gruncie rzeczy dla tych ludzi niedostępny. No, przynajmniej ogromna część, bo ogromna część kultury to jest kultura pisana albo mówiona. Oczywiście mamy też kulturę, która jest w sposób wizualny przedstawiona, choćby malarstwo, ale ogromna większość kultury będzie po prostu niezrozumiała. Nastąpi degradacja Polaków z pozycji narodu i to narodu starego, jednego ze starych narodów europejskich, do pozycji plemienia. To są wizje bardzo czarne, ale muszą być dzisiaj poważnie brane pod uwagę. I dlatego to określenie restytucja, które pan profesor tutaj użył, jest jak najbardziej właściwe. Polska potrzebuje restytucji, potrzebuje nowej polityki i wewnątrz, przy czym ta nowa polityka to jest w gruncie rzeczy wielki proces naprawy Rzeczypospolitej, przeprowadzenie wielkich reform i Polska potrzebuje zupełnie nowej polityki zagranicznej. I potrzebuje też jakiegoś pomysłu na wpisanie się w ten wielki kryzys, który dzisiaj trwa w skali, no jeśli nie globalnej, też chyba raczej rację mają ci, którzy mówią, że globalnej, to na pewno w skali naszej euroamerykańskiej cywilizacji. Wielki kryzys ekonomiczny, który jest, używając języka nauki, falsyfikacją tez, które 20, 30 lat temu uznano w światowych naukach społecznych, w szczególności w ekonomii, za prawdziwe, niepodważalne i następnie, można powiedzieć, suflowano je także Polsce i na ich podstawie skonstruowano nowy polski system ekonomiczny. Ten polski system ekonomiczny też się zawala, zawala się system europejski. Tu są tutaj dodatkowe elementy związane z euro, związane z różnego rodzaju nieodpowiedzialnymi decyzjami, które były tutaj podejmowane. To wszystko stanowi taki węzeł, że niesłychanie trudny do rozwiązania. I Polska w tym wszystkim musi się odnaleźć. Musi się odnaleźć na zasadzie suwerenności i realizmu, bo musicie Państwo pamiętać, że te wszystkie przedsięwzięcia unifikacyjne, które dzisiaj są albo były już podjęte w Europie, to są przedsięwzięcia, które abstrahują od elementarnej wiedzy na temat Europy właśnie. Na ten temat, że właściwie każde państwo europejskie i każda gospodarka jest inna, niekiedy bardzo się między sobą różnią, chociaż wszędzie jest to gospodarka rynkowa, że bardzo różnią się instytucje publiczne, że bardzo różnią się obyczaje polityczne, że krótko mówiąc, to podobieństwo na pierwszy rzut oka jest podobieństwem w ogromnej mierze pozornym i że te różnice nie są wadą Europy, ale są jej ogromnym bogactwem i że trzeba je uwzględniać i na poziomie kultury, i na poziomie ekonomii, i na wszystkich innych poziomach życia społecznego, także w życiu publicznym.
wszystkie europejskie państwa powinny być, bo tak dzisiaj nie jest, demokratyczne, ale kształt tych demokracji jest przecież, jeśli chodzi o instytucje, przebieg procesów politycznych, bardzo zróżnicowany. Krótko mówiąc o polskiej specyfice, o polskiej suwerenności, o obronie różnego rodzaju podstaw naszego życia publicznego, społecznego, gospodarczego, przy tym jeżeli chodzi o gospodarcze, to można powiedzieć, że dopiero ten model musimy stworzyć, bo go w tej chwili nie ma. Nie mówimy czegoś, co jest oderwane od rzeczywistości. Nie jesteśmy anachroniczni. Nie jesteśmy kimś, kto działa wbrew historii, wbrew kierunkowi historii. Nie wierzcie Państwo, ten nowy światopogląd naukowy, który został narzucony bardzo wielu Polakom na początku lat 90. Tak jak ten poprzedni światopogląd naukowy był on i jest stekiem różnego rodzaju nieporozumień, żeby nie użyć tutaj słów mocniejszych. Musimy go ostatecznie i zdecydowanie odrzucić. Dobrze, że jesteśmy... instytucji akademickiej, bo rola tego rodzaju instytucji w tym procesie zmiany, restytucji, przebudowy, odnowy powinna być naprawdę wielka. I chciałem z całego serca podziękować panu profesorowi jako przewodniczącemu klubu i tym wszystkim, którzy podjęli trud prowadzenia tego klubu za to, że myślą o sprawach Polski i jednocześnie ujęli to swoje myślenie, tą swoją postawę, otwartą postawę formy organizacyjnej. I byli jeszcze tak łaskawi, że nadali swojemu klubowi imię mojego świętej pamięci brata, który rzeczywiście chciał Polskę odnawiać, chciał Polskę zmieniać w tym kierunku, o którym tutaj mówiłem. Przynajmniej wiele elementów tego zwijania się. I to jest kwestia zmiany rządu, zmiany polityki, zmiany finansów publicznych, nowych ustaw o finansach publicznych, całej przebudowy systemu skrajnie niesprawiedliwego i nierynkowego, bo wielu bardzo często chce się powoływać na rynek. System, w którym jedni płacą podatki, a drudzy nie płacą, nie jest systemem rynkowym, bo to jest system przywileju. No i proszę Państwa, mamy te przyczyny głębsze, które budują tą bardziej odległą, ale niedobrą perspektywę. Ten system, który został w Polsce, można powiedzieć, sprowadzony z zewnątrz po roku 89. Znaczy upadł komunizm i wiadomo, systemu komunistycznego nie można było podtrzymywać, ale trzeba było coś w to miejsce. Otóż w to miejsce nam, można powiedzieć, suflowano, podpowiadano system inny, który wychodził z takiego założenia, że rynek sam wszystko ureguluje, państwo jest w gruncie rzeczy niepotrzebne, kapitał nie ma ojczyzny, przemysł nie jest ważny, może sobie upaść, bo w tej chwili ważne są w gruncie rzeczy tylko usługi. Sfera finansów jest tą sferą, na której się trzeba koncentrować. Ważne jest zarządzanie i kształcenie w dziedzinie zarządzania. Jeżeli chodzi o takie zawody, które służą wytwarzaniu bezpośrednio, to one są mniej ważne i tak dalej, i tak dalej. Otóż proszę Państwa, ten sposób myślenia ekonomii się zawalił dzisiaj w skali światowej. Ten wielki kryzys to jest załamanie się tego systemu. I to oczywiście załamuje się także u nas, jeżeli jednocześnie spojrzeć na te społeczeństwa, które w ostatnich dziesięcioleciach były w stanie rzeczywiście nadrabiać tą różnicę między swoim poziomem a poziomem, tym wysokim poziomem światowym, jak to się mówi, przechodzić z peryferiów do centrum, ale to nie przechodzić w sensie geograficznym, bo żadne państwo nie ma nóg, żeby się gdzieś tam przenieść, tylko po prostu chodzi o to podniesienie poziomu. To w gruncie rzeczy nigdzie tych reguł nie stosowano. Nigdzie. Natomiast no, u nas je przyjęto ze skutkami, które w tej chwili można dostrzec. I w związku z powyższym można powiedzieć tak, to zadanie, które jest dzisiaj przed nami, które jest stawką polskiej polityki, które jest stawką najbliższych wyborów,
To jest zadanie odnoszące się do przebudowy całego systemu. Ten system, który mamy dzisiaj w Polsce, trzeba zdecydowanie przebudować. Począwszy właśnie od finansów publicznych, ale właściwie wszystkie dziedziny muszą być przebudowane, a przede wszystkim musi być przebudowane państwo. Bo ten mutant, można powiedzieć, wyrosł jeszcze ciągle z państwa komunistycznego, bo to, co my dzisiaj mamy, to jest taka już bardzo daleka, posunięta mutacja aparatu komunistycznego. Nigdy tutaj nie dokonano czegoś, co by można nazwać budową nowego państwa. No jest skrajnie niesprawny. No jedną z naszych chorób, których tu nie wymieniłem, a która jest rzeczywiście wyjątkowo ciężka, to jest ta choroba niezdolności do podejmowania i realizowania jakichkolwiek wielkich zadań zbiorowych, nawet wtedy, jeżeli warunki są komfortowe. Bo jeżeli na przykład my na budowę autostrad dostajemy pieniądze z zewnątrz, przynajmniej ogromną większość pieniędzy, to można powiedzieć, że są komfortowe warunki. No tyle tylko, że na przykład Chorwaci potrafili wybudować, nie mając środków europejskich, to jest małe, niebogate państwo, autostrady przez góry, z tunelami, z wielkimi wiaduktami, a my nie jesteśmy w stanie budować autostrad w odpowiednim tempie i za odpowiednią cenę na polskich równinach. I to, proszę Państwa, jest tak. Ja dam taki przykład. My we wrześniu roku 2007, jeszcze byliśmy przy władzy, podjęliśmy jako rząd taką uchwałę, że do euro 3200 km autostrad i dróg szybkiego ruchu. Kiedy Tusk doszedł do władzy, to oni, Grabarczyk, ogłosili, że ta uchwała to jest do odrzucenia, bo ona jest tchórzliwa. Użyli takiego określenia, to tchórzliwi politycy podjęli taką uchwałę. 4000 km. 4000 km powiedzieli na przełomie 2007 i 2008 roku. No ale już w lecie 2008 roku troszkę im rozsądek wrócił i ograniczyli to do 3000. Później już ograniczyli na przełomie 2010-2011 do 1700 km. A wiecie Państwo, ile wybudowali naprawdę? Proszę Państwa, 600, licząc te odcinki, które zostały tymczasowo doprowadzone do ruchu, dopuszczone do ruchu. Czyli w gruncie rzeczy takie niby autostrady. Licząc to, co budował jakby oddzielnie Kulczyk w Wielkopolsce, i jeszcze jedna firma, już nie pamiętam w tej chwili nazwę, może koledzy w tej chwili pamiętają, na Pomorzu. No tak, no w każdym razie licząc to wszystko wybudowano 600 km. Proszę Państwa, no to jest kompletna kompromitacja. Ale to nie jest przypadek. To jest pokaz tego, jak straszliwie niewydolne jest polskie państwo. Bo w tym wypadku ono za to odpowiada. W Polsce i w ogóle w Europie prywatnie się autostrad nie buduje. To buduje w istocie państwo. Oczywiście wykonawcą są firmy, ale tym, kto płaci, kto to organizuje, w ogromnym przynajmniej w ogromnej większości przypadków jest państwo. I tu ta niesprawność wychodzi, ale proszę Państwa, można zapytać o budownictwo mieszkaniowe, bo to jest dla zwykłych ludzi, nie dla bardzo bogatych, tylko dla zwykłych ludzi. Nie ma go praktycznie. Można zapytać o budownictwo hydrologiczne, czyli tamy. Polska ma najmniej wody w Europie na głowę mieszkańca. Powinniśmy mieć cały system tam, zbiorników wodnych i tak dalej. Nic w tej sprawie nie zrobiono. Ochrona przeciwpowodziowa, mimo że były na to pieniądze i były gotowe plany minister Gęsickiej, nic w tej sprawie w gruncie rzeczy nie zrobiono. Sprawa energetyki, sieci energetycznych. No nie daj Panie Boże, żeby nas spotkały ze 2-3 duże awarie, bo to już nie tak jak kiedyś tutaj na Pomorzu, nie wiem czy to na Piły też dotknęło, ten blackout, ale w każdym razie to może się nam zdarzyć w skali całego kraju. Sieci mają zwykle około 40 lat albo więcej. Nic w tej sprawie nie zrobiono. Tu po prostu armia, bo to też jest wielkie przedsięwzięcie zbiorowe, no, po prostu praktycznie rzecz biorąc nie ma, jesteśmy bez broni. Otóż to jest właśnie, jeżeli chcieć to ująć w sposób syntetyczny, dowód jak kompletnie niesprawne jest polskie państwo. I oczywiście powodów tej niesprawności jest bardzo, bardzo dużo. Ale tak naprawdę to powód główny jest następujący. Właśnie można mówić o dwóch powodach głównych, ale one się ze sobą łączą.
I tu nawiążę do rozmowy, którą miałem teraz w Poznaniu, bo miałem też spotkanie w Poznaniu. Dzisiaj, już po tym spotkaniu, dosłownie 2 godziny temu, mówił jeden z tych porządnych biznesmenów, takich ludzi, którym się udało w biznesie, ale który na pewno nie jest żadnej nomenklatury, jest po prostu przyzwoitym człowiekiem, który umie pracować. Otóż on mi powiedział tak, wie pan, co się liczy? Jakość ludzi i umiejętność współpracy między nimi. A co się liczy w państwie? Jakość ludzi, umiejętność współpracy. No i oczywiście z tej jakości ludzi musi wynikać jedno, nie ma korupcji. Bo to korupcja jest tym rakiem, który nas tutaj całkowicie niszczy. Jak, w jaki sposób można wybudować autostradę, jeżeli to wygląda w ten sposób? Firma X dostaje zlecenie, podzleca firmie Y, ta firmie Z, ta firmie znów, zacznijmy od nowa alfabet, niech jeszcze będzie Z, a później znów od A. I często ta, która ma wykonać robotę, to już jest 10. Co się dzieje po drodze? Nikną pieniądze. Albo firma bierze 900 milionów i to jest zupełnie konkretny przykład i następnie nagle bankrutuje. Ten mechanizm, proszę państwa, w Polsce działał od początku. On działał jeszcze od czasów komunistycznych. Jak komunizm się rozkładał, to można powiedzieć, korupcja wybuchła. I przedtem jej było dużo, no ale przynajmniej jakoś z nią walczono. Później wybuchła. Zmieniono prawo na początku lat 90., a jeszcze nawet w 89. roku w ten sposób, żeby to korupcji sprzyjało. Przeorganizowano aparat państwowy tak, żeby to sprzyjało. Zlikwidowano pion PG w policji. On był w milicji, a w policji pionu gospodarczego już nie było. No krótko mówiąc, sprzyjano, można powiedzieć, korupcji. I później była jedna duża próba walki z tym, to były nasze rządy. I co się wtedy działo? Zaczął się straszliwy atak ze wszystkich stron. Jakimi to my zbrodniarzami nie jesteśmy, bo chcemy walczyć z korupcją. No i przyszła nowa władza i wszyscy, którzy chcą kraść, mówiąc tak brutalnie, zrozumieli to wprost, no teraz znów wolno. No i teraz mamy tego wyniki, choćby przy budowie autostrad. Krótko mówiąc, jeżeli by to wszystko, co mówiłem, połączyć taki łańcuch przyczyn i skutków i przy takim założeniu, że w efekcie chcemy uzyskać taką Polskę, która będzie doraźnie w stanie tą cywilizację jednak podtrzymać, rozwijać się, zacząć prowadzić politykę prorodzinną, poważną, tak żeby te dzieci jednak się rodziły, rodzi się. W ostatnim roku było 388 tysięcy, a my minimum potrzebujemy 600 tysięcy. Krótko mówiąc, żeby Polska z tego dołka, z tej fatalnej sytuacji wyszła, to przede wszystkim musimy przebudować państwa. Co jest pierwszym krokiem do przebudowy państwa? Przegnanie tej władzy, która jest dzisiaj. Bo to jest, proszę państwa, to, proszę państwa, przegnanie, tak można powiedzieć, generalnie, nie tylko w Warszawie, ale generalnie, bo to jest już dzisiaj partia władzy, to nie jest partia rządząca. Ona zdobyła tyle pozycji, że to się w socjologii politycznej, czy też politologii nazywa partią władzy. To jest taka partia władzy bardzo na razie, i mam nadzieję, że tak pozostanie krótkotrwała, ale partia władzy. Otóż z taką partią władzy to nasze losy będą naprawdę bardzo, bardzo złe. Pod każdym względem. Taka grupka ludzi będzie na tym korzystała, a bardzo wielu z tych, nawet którzy jeszcze dzisiaj tę partię popiera, którzy uważa, że no ja sobie dam radę, bo to jest w Polsce bardzo częsty sposób myślenia, nie da sobie rady. Nie da sobie rady, straci te swoje apartamenty w apartamentowcach i mówiąc tak najkrócej, z torbami pójdzie. Tak nawet im to trzeba powiedzieć. Bo to jest ta grupa, która dzisiaj najbardziej popiera Platformę Obywatelską. Są takie komisje obwodowe w Warszawie właśnie w tych dzielnicach apartamentowców, gdzie Platforma Obywatelska dostawała 99% głosów i jeszcze więcej. Było 1-2 głosy na kogoś innego, albo Komorowski tak dostawał. Otóż nawet oni w dużej części dostaną ciężko po głowie, jeżeli ten system będzie podtrzymywany. Czyli krótko mówiąc, ci, którzy wspierają tą obecną sytuację, no poza niewielką, naprawdę niewielką grupą,
tych różnego rodzaju szalbierców, bo przecież nie twierdzę, że to jest cecha Polaków, to jest cecha pewnej grupy. Otóż ci wszyscy prędzej czy później będą za to płacili. Cały problem polega na tym, że my musimy, szanowni państwo, przełamać ochronę tego systemu. A ta ochrona dzisiaj ma wiele elementów. Tą ochroną jest także oportunizm, strach przed utratą władzy, pracy, to właśnie to, że to jest partia władzy, więc ludzie w wielu ośrodkach boją się coś powiedzieć przeciw, bo obawiają się o własny los, o los własnych rodzin. Ale tak naprawdę fundamentem tego wszystkiego to są media. To jest to, że dzisiaj mamy w Polsce propagandę, no w ostatnich tygodniach to jak za czasów Gierka, naprawdę. To jest propaganda sukcesu, tak, że Szczepański, jeśli jeszcze żyje, no niektórzy z nas pamiętają, że to był szef telewizji w tych czasach, to się czerwieni. To się czerwieni, bo mówi, no nie dawałem rady. Tak, nie dawałem rady. To, co się dzisiaj dzieje, to przechodzi podobieństwo, ale to mówię trochę żartem, natomiast to nie są żarty. To jest tak, że ogromna część Polaków jest po prostu dezinformowana. Kto nie sięgnie po wolną prasę, jest jej niewiele, kto nie przełączy na tą Radio Maria czy telewizję Trwam, to proszę państwa, po prostu jest nieustannie wprowadzany w błąd. Nieustannie wprowadzany w błąd. I ja rozumiem, niektórzy tego chcą, bo nie chcą, żeby mieć jakiegoś napięcia psychicznego, bo ludzie się boją tego, że co innego w telewizji, a co innego w życiu. Jest taki mechanizm, który się nazywa dysonans poznawczy. Jeżeli człowiek ma jakby dwa źródła informacji, one są zupełnie sprzeczne, musi wybierać. To wywołuje pewne psychiczne napięcie. I dlatego często ten wybór jest właśnie taki. Ale naszym zadaniem, oczywiście moim zadaniem, zadaniem moich kolegów, mojej partii, wszystkich, którzy angażują się w jakieś ruchy, ale także ruchy, te nowe ruchy społeczne, choćby ten w obronie telewizji Trwam. Otóż zadaniem nas wszystkich, bo pewnie ogromna większość z nas tutaj należy do tej kategorii, jest od dołu jakby przełamywać tą barierę. Przełamywać ją. Ona musi być przełamana. Bez tego nie będzie w Polsce zmiany. A naprawdę Polska zmiany potrzebuje, jak człowiek potrzebuje powietrza czy wody. Potrzebuje koniecznie. Myśmy weszli w tej chwili na drogę, która prowadzi prosto w dół. Ja tu nie poruszałem kwestii międzynarodowych, może będą pytania naszego statusu międzynarodowego. Jeśli będzie trzeba, jeżeli to państwo zainteresuje, będzie jeszcze o tym mówił. Ale naprawdę to jest droga w dół. Ja będę mógł powiedzieć, że wykonałem swoje zadania, jeżeli dzisiaj po tym spotkaniu, chociaż niewielka część spośród państwa jeszcze bardziej się zaangażuje, jeszcze bardziej będzie się starała przekonywać innych, bo trzeba przekonywać innych. W żadnym wypadku nie można mówić, że ktoś się pomylił, to jest zły i w związku z tym my go już porzucamy. Nie, myli się także wielu ludzi, którzy nie są źli, a w każdym razie nie są zupełnie źli. I można do nich jakoś przemówić, można próbować do nich jakoś przemówić. Ciężkim grzechem, takim grzechem już, no nie jestem księdzem, więc może nie powinienem tego mówić, ale zaryzykuję, śmiertelnym to jest trwać w błędzie mimo wszystko. I stąd mój apel do Państwa, musimy to zrobić razem. Jeżeli za kilka lat będę mógł tutaj przyjechać, wszystko jedno w jakiej roli, ale ciągle jako przedstawiciel swojej partii, mam nadzieję, że przynajmniej jej poseł, i powiedzieć, że zadanie zostało wykonane, Polska zaczęła się zmieniać, to będzie to oznaczało, że ta praca się udała. Że mamy szansę i sądzę, że wtedy będę mógł powiedzieć, że jest dobrze, przynajmniej w tym sensie, że ta perspektywa przed nami jest zupełnie inna niż była dotychczas. I to w istocie tyle. Ale o jednej sprawie jeszcze chciałem na sam koniec państwu powiedzieć.
bo sam jadąc tutaj otrzymałem ostateczne informacje dotyczące tego, za ile chcą w tej chwili sprywatyzować wszystkie polskie uzdrowiska, poza jednym, to znaczy poza Krynicą. Otóż za 120 kilka milionów złotych. A ile włożono w ostatnim czasie, tylko ze strony państwa w te uzdrowiska, około miliarda. To państwu pokazuje, co się dzieje, jaki mechanizm tutaj działa. Dziękuję bardzo.